Witam Was serdecznie. Mam w ogrodzie kilka odmian hortensji bukietowych. Niektóre mają u mnie 10, 8 lat, a niektóre kilka. Są też takie, które kupiłam w ubiegłym sezonie. I teraz pokażę Wam, które tnę, a których nie tnę. Zapraszam na ten odcinek. Te trzy krzewy hortensji bukietowej są w odmianie Sweet Summer. Gdy 6 lat temu kupowałam jedną z tych sadzonek, sprzedawca powiedział mi, że przez 2 najbliższe sezony mam jej nie ciąć, żeby ona się ładnie ukształtowała i żeby urosła. Kiedy w trzecim sezonie chciałam ją przesadzić, to miała już tak duże korzenie, że mogłam ją podzielić po prostu na 3 i dlatego mam teraz 3. I jest to odmiana, która bardzo ładnie i dosyć intensywnie rośnie, dlatego ją co roku muszę ciąć, ponieważ wtedy ma dużo więcej kwiatów. Pamiętać też o tym należy przy cięciu hortensji, że w miejscu cięcia hortensji ona wiosną będzie miała 3 przyrosty. Dlatego kształtowanie polega na tym, że trzeba mieć nieco wyobraźni i zdecydować, czy ona ma być gęsta i szeroka, czy gęsta i wysoka, czy jakiś inny mamy na nią pomysł. Moje cięcie będzie poniżej tego, co ucinałam w ubiegłym sezonie, ponieważ chciałabym, aby ona była dosyć niska, ale szeroko się rozkrzywiła. Dlatego teraz ją dosyć mocno przytnę. W czasie cięcia jednocześnie formuję ten krzew w kule, bo taki chcę mieć efekt końcowy. Jednak zauważyłam, że co roku, pomimo różnego cięcia, czy też krótszego, czy dłuższego, to pędy wyrastające z środka zawsze są największe, najwyższe i najgrubsze. Wszystkie obcięte kwiatostany zbieram do worka, by w przyszłości dodać je do kompostu, bo bardzo szybko się rozkładają, ponieważ są suche i miękkie. Łodyg nie zbieram. Łodygi są zbyt twarde i grube, więc można je tylko ewentualnie ukorzenić, ale ja tego nie robię, ponieważ nie mam takich potrzeb. Wolę mieć nową odmianę niż pobielać te, które mam. No mój ogród jest mały, więc tutaj nie mam takich możliwości, żeby zaszaleć z ilością hortensji bukietowych. To, co tutaj widzicie, jest moją najstarszą odmianą. Nazywa się ta odmiana Sunday Price. Jest to odmiana, która przebarwia się na bardzo taki mocny róż, więc bardzo mi się ona podoba i bardzo ją lubię. A ponieważ się bardzo mocno rozrosła i z uwagi na to, że w rzędzie było ich 4, więc miały naprawdę już bardzo mocno ciasno, więc w styczniu, gdy było tak ciepło, wiosennie, to je mocno przycięłam i rozsadziłam. 2 przeniosłam w inne miejsce. Z czasem pokażę Wam, jakie stworzyłam kompozycje. Ostatnio spodobały mi się bardzo hortensje bukietowe posadzone wśród traw i bylin, więc gdy był teraz ciepły styczeń, to wprowadziłam te radykalne zmiany. A Wy macie odwagę przesadzać starsze rośliny? Czy raczej zostawiacie to, co jest? Jestem ciekawa, napiszcie proszę w komentarzach. Trzecią odmianą, którą w tym sezonie tnę dosyć mocno, jest odmiana Phantom. Z pewnością znacie tę odmianę, ponieważ słynie z tego, że ma ogromne, przeogromne kwiatostany. Rzeczywiście tak jest. I to, co powiedziałam wcześniej, przez pierwsze 2 sezony po posadzeniu takiej młodej sadzonki w ogóle nie cięłam. I dopiero na początku trzeciego sezonu przycięłam ją, co zresztą widać po konarach, bo zobaczcie, od dołu w ogóle nie ma żadnych przyrostów. Ta odmiana jest dosyć szybko rosnącą, więc ja co roku, już teraz, kiedy ma ona około 8 lat,
zawsze wiosną, niekoniecznie w lutym czy w marcu, czasami nawet i w kwietniu. To zależy od pogody i od mojego czasu. Wtedy te pędy skracam. Często właśnie o połowę. I zawsze jest piękna i ma duże dorodne kwiaty. Te grube, ucięte pędy wykorzystam jako podpory do innych roślin. Bo tej odmiany mam aż 3 sztuki w ogrodzie. Więc dla mnie to jest wystarczająca ilość. Jak widzicie, skracam pędy o połowę, które są naprawdę dosyć grube i jednocześnie nadaję kształt tej roślinie, bo to się u mnie sprawdza co roku. Ta odmiana Phantom szybko rośnie, więc potrzebuje wokół siebie naprawdę dużo miejsca. Trzeba o tym pamiętać. 4 lata temu wpadła mi w rękę nowa odmiana hortensji bukietowej, Polar Bear. Teraz jest bardzo modna i wcale się temu nie dziwię. Mam u siebie 2 krzewy, które w sezonie kwitły tak pięknie, że byłam nimi naprawdę oczarowana. Kwiaty były naprawdę ogromne, białe, takie okazałe. Wyglądało naprawdę wyjątkowo. A teraz w styczniu obcięłam im tylko same kwiaty. Pozostałą część krzewu zostawiam. Dopiero wiosną przyszłego roku będę ten krzew formować. A do tego czasu pędy wzmocnią się, zgrubieją i będą stanowiły solidny fundament dla tej rośliny. Nie będę też przycinała hortensji w odmianie Bobo, która jest u mnie od sierpnia, więc tak naprawdę dopiero się ukorzenia. A jak widzicie, jest to młoda roślina, choć ma już 6 pędów, więc tak naprawdę cięcie tutaj niczego nie zmieni. A ja po tym sezonie już będę wiedziała dużo więcej, jak mam prowadzić i formować tę hortensję. A kupiłam tę odmianę dlatego, że rośnie nie za bardzo szybko, za to kwitnie obficie. W listopadzie, gdy było jeszcze dosyć ciepło, kupiłam 3 krzewy hortensji w odmianie Lamplight. Jest to hortensja bardzo popularna, ale ja nie byłam nią zainteresowana, gdyż nie przebarwia się na różowo. Jednak pomyślałam sobie, że w towarzystwie z rozchodnikami i ostnicami cieniutkimi będzie wyglądała świetnie, więc dlatego tutaj jest. Jak widać, jest to krzew gęsty, zwarty i raczej nie wymagający żadnego cięcia w tej chwili. Dopiero po tym sezonie będzie wiadomo dużo więcej, czy takie cięcie będzie potrzebne, czy też nie. Wszystkie moje hortensje bukietowe zasilam tylko raz do roku, wiosną, gnojówką z obornika granulowanego. Czyli do 10 litrów wody dodaję 2 garści obornika i to sobie stoi tak przez 2 tygodnie. Potem po wymieszaniu tego podlewam każdy krzew. W sezonie też oczywiście dbam o to, aby wokół krzewów była duża wilgotność. Najczęściej ostatnio to ściółkowałam bardzo drobną korą, ale teraz będę ściółkowała skoszoną trawą. Poznaliście już moje podejście do cięcia hortensji, ale jeśli macie jakieś pytania, to z przyjemnością na nie odpowiem. Piszcie więc w komentarzach. Dobrze, że dzisiaj jest tak słonecznie, choć zimno, ale praca dla mnie w ogrodzie jest wielką przyjemnością. Powiem wam też ciekawostkę. Otóż widziałam przed chwileczką 3 klucze ptaków wracających do Polski. Czy to były żurawie? Tego nie wiem, ale wyglądało to przepięknie. A więc wiosna naprawdę tuż, tuż. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję, że byliście ze mną w ogrodzie. Zapraszam na kolejny odcinek.